Dobry wieczór Państwu. Dziś w dzienniku między innymi. W Grudziądzu zdarzyła się historia, która zbulwersowała opinię społeczną miasta, jak i całego województwa toruńskiego. Wagarowicz, uczeń zasadniczej szkoły budowlanej, wybrał się na Górę Zamkową. Tam został zaczepiony przez trzech młodych mężczyzn, 18-letniego, 17-letniego i 16-letniego. Przypalali jemu pośladki papierami, które mieli od swojego śniadania. Gasili swoje papierosy na jego pośladkach. Bili go, gdzie popadło, i kopali. Potłuczonym szkłem, które znaleźli w pobliżu z jakiejś butelki, nacinali mu przedramiona, mówiąc językiem kryminalistów, robili mu tak zwane sznyty. Z kolei nakazali mu wejść do Wisły i do pasa rzeczywiście wszedł i w takim stanie pozostawili go. A co sądzicie w tej chwili o tym, co się z nim stało? Ponieważ jeden ze sprawców jest nieletnim, a więc osadziłem go w schronisku dla nieletnich. Pozostali dwaj sprawcy zostali tymczasowo aresztowani. I to już wszystko w tym dzienniku. Dziękuję Państwu i życzę miłego wieczoru.